pogadajmy o snach. Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Twoja przewodniczka, siostra i wsparcie w tych aspektach Twojego życia, które łączą się z seksualnością, cielesnością, emocjami związanymi z relacjami, z aspektami, które wymieniłam wcześniej. I aktywna pomoc w tym, co teraz przechodzisz, żeby Ci pomóc dojść do tego, czego pragniesz dla siebie. Jeżeli moja praca z Tobą rezonuje, zapukuj konsultację ze mną i link jest w opisie filmu, a teraz do rzeczy. Interpretacja snów jest bardzo pięknym i subtelnym rodzajem wglądu w siebie, takim czymś, co można by sprowadzić do szukam swojego własnego języka, tej poetyki, która jest we mnie, w której moja podświadomość mówi do mnie poprzez obrazy senne, które mam. O ile w procesach terapeutycznych, które prowadzę, które często oparte są na hipnozie, to w hipnozie jest tak, że można kogoś poniekąd przeprowadzić przez te rejony niego samego czy jej samej, które potrzebują być w tym momencie zauważone, zaakceptowane, przyjęte, nazwane. I ten cały proces jest pod kontrolą tej osoby, która jest w stanie hipnozy, bo tak naprawdę osoba prowadząca taki proces nie może zrobić niczego, czego ta osoba, która jest prowadzona, sobie nie życzy. Więc to jest pod kontrolą. Ale sny nie pytają o pozwolenie. Sny pokazują wszystko dokładnie takim, jakie jest, ale używając symbolu. I teraz w snach, co jest bardzo ważne, to jesteśmy praktycznie my sami. Te obrazy, które widzimy, te inne osoby, jakie się nam śnią, te przedmioty, które tam są, to jesteśmy my sami. Tyle tylko, że podczas snu, co jest bardzo ciekawe, pamiętajcie, nasz umysł myśli obrazem. I podczas snu te stany emocjonalne, te jakieś nasze energie, te jakieś intelektualne zagwozdki, które mają się ułożyć w naszym ciele, skatalogować po to, żeby nie zaprzątały nam głowy, bo taka jest też rola snu, żeby się zregenerować i posprzątać odrobinę ten umysł, to podczas spania te wszystkie zastoje emocjonalne, te ruchy wewnętrzne, one są katalogowane przez umysł i gdy umysł dostaje sygnał, coś tu się dzieje gdzieś, jakoś, to umysł dopasowuje taki obraz, który pasuje z tych danych, które zebraliśmy do tej pory o sobie, swoim życiu, przekonaniach, doświadczeniach, emocjach, intelekcie i ten obraz ma pasować do tego, co akurat dzieje się w nas. Innymi słowy, nasz umysł przypisuje symbol do tego czegoś, co jest nasze i jest o nas, a jest emocjonalnym sygnałem, który wypuszczamy w trakcie spania. Umysł nie myśli zapachem, czy dźwiękiem, czy dotykiem. Może próbować odtworzyć te wrażenia, ale tak naprawdę myśli obrazem. Zwróćcie uwagę, czy kiedykolwiek podczas snu udało Wam się zgasić światło? Albo upaść, gdy opadaliście? Czy kiedykolwiek podczas snu, wiedząc, że jest głucho i ciemno, nie mogliście nic widzieć albo usłyszeć czy wyczuć? No nie, bo umysł myśli obrazem. Umysł zawsze przedstawi wszystko według takiej wizji, która jest strawna. Interpretowanie snów jest fascynujące. Uwielbiam rozbrajać sny na czynniki pierwsze, a potem przedstawiać to, co widzę i słyszę moim klientkom i moim klientom. Formuła jest naprawdę prosta, jeżeli się nad tym zastanowić. Ja się nauczyłam tego na szkoleniu Charlie Morley. Chętnych do zgłębienia takiej wiedzy odwołuję do niego, ale jest masa ludzi, którzy również się tym zajmują i to jest bardzo piękna praktyka. Natomiast jeżeli wziąć pod uwagę, że sny to my sami i nasz umysł dopasowuje symbol do tego czegoś, co jest nasze i o nas na obraz, który będzie dla nas widoczny, to zastanów się nad tym czymś, co na ten moment śnisz, tym snem, który pamiętasz, tym ostatnim. I przypomnij sobie te przedmioty, które to są, te osoby, które tam są, ciebie samego lub ciebie samą. Przypomnij to sobie i spisz na kartce te rzeczy. I teraz, uwaga, do każdej z tych rzeczy dopisz 3 pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą ci do głowy. Do 3 pierwszych skojarzeń. Nie więcej, bo zrobi się bałagan. A następnie, gdy masz dopisane już skojarzenia do tych aspektów, zastanów się, jakie były relacje pomiędzy tymi poszczególnymi aspektami. Co tam się z nimi działo, bo to pokazuje tę Twoją wewnętrzną
płynność i tą Twoją relacyjność pomiędzy jakimś danym aspektem Ciebie a innym. I teraz dla przykładu, bo może najlepiej to podać na przykładzie. Jeżeli chodzi o synniki tak w ogóle, to one są bardzo uogólnione i rzadko kiedy się sprawdzają, powiem szczerze, bo każdy z nas ma trochę inny obraz na coś innego. Ja kiedyś na przykład śniłam dużo o takim dużym czarnym psie, który mnie atakuje i według synnika to nie jest za dobry omen, ale z kolei gdy rozebrałam sobie ten sen na czynniki pierwsze i moim skojarzeniem z dużym czarnym psem była moc, to no właśnie, tu podam przykład. Ja podczas tego snu uciekałam od tego psa, ale moim skojarzeniem z dużym czarnym psem była moc. Była stabilność, uwaga, to jest moje skojarzenie, moje osobiste, więc mam do niego prawo, okej? Stabilność i moc oraz szybkość. Taka szybkość w działaniu. A ja uciekałam od tego, przerażona. I teraz, to był moment w moim życiu, w którym rozwijałam mój biznes. To był moment w moim życiu, w którym się bardzo gubiłam, co zrobić dalej. I śnił mi się ten powtarzalny sen, że uciekam od tego psa. Ale jak pojęłam, że ten pies symbolizuje ten aspekt mnie, który jest stabilnością, który jest szybkością, który w ogóle jest tymi aspektami, które sobie wypisałam, kojarząc ten symbol z tym czymś, co jest moje, to tak naprawdę ja w tym śnie ewidentnie pokazywałam sobie samej, że mam do zintegrowania właśnie tę część mnie, która ma takie cechy, a wcześniej ich nie wykształciłam. I one mnie dosłownie gonią, żebym to zrobiła i żebym mogła wdrożyć je do swojej osobowości i przestać się ich bać. I puf, jakie to było uświadamiające. Niedługo później, gdy rozgryzłam ten sen i naprawdę zagłębiłam się w siebie bardzo sumiennie i bardzo szczerze, pytając się siebie, czy ja naprawdę robię to, co jest potrzebne dla mojego biznesu, czy ja naprawdę robię to, co jest potrzebne na ten moment dla mojej wizji życiowej, temu czemuś, co ma też służyć innym, czy ja po prostu jestem zajęta? Czy ja jestem zajęta właściwymi rzeczami tak w ogóle? I musiałam to rzeczywiście sobie ocenić i bardzo mądrze osądzić. I okazało się, że nie, wiele rzeczy, które robiłam, nie były tak naprawdę specjalnie potrzebne, ale utrzymywały mnie zajętą i miałam legitną wymówkę, żeby zajętą pozostać. Ale to nie sprawiało, że się rozwijałam. I zastanów się nad swoimi snami. Może jakieś powtarzalne motywy pokazują coś, co w tym momencie chce się po prostu zamanifestować. Może są takie, które chcą, żebyś coś pożegnała lub pożegnał. Interpretowanie snów jest fascynujące. Czasami, nie powiem, że ten wzór, który podałam, działa w 100%, bo trzeba czasami jeszcze otworzyć się na ewentualne pokierowanie osoby, która jest nieuwikłana w Twoje własne emocje, Twoją historię, te wszystkie rzeczy, które się w Tobie dzieją. Dlatego kiedy podaję ten wzór, to w większości moim klientkom czy klientom to działa i naprawdę bardzo się sprawdza. Wypisanie tych aspektów, podanie do 3 skojarzeń i zobaczenie, jaka jest relacja między nimi, co tam się dzieje w nich. Jak one się wzajemnie czy przyciągają, czy odpychają i czy to znaczy, że to ma być dosłowne, czy raczej niekoniecznie. Czasami ta interpretacja jest trudna właśnie do pojęcia i trudna do rozszyfrowania, ale w większości wypadków jest naprawdę spoko. Mam nadzieję, że ona też będzie służyła Tobie. Jest kilka rzeczy o snach, które są bardzo ciekawe. Wielu z nas, kiedy śni o rzeczach, które są związane z morderstwem, śmiercią, rozkładem, jakimiś postaciami, które są ciemne, wciągające, jak tacy dementorzy albo Nazgule, wydaje się, że one są czymś ciężkim, czymś potwornym. I ilekroć moje klientki mówią, że śnią im się morderstwa albo śmierci, albo coś takiego, co jest naprawdę takie, wiecie, gdyby to było w prawdziwym życiu, to byłoby przerażające. Ale gdy one opowiadają mi te sny, najczęściej moją reakcją jest taki dreszcz na plecach i takie... Tu coś wspaniałego musi wychodzić, naprawdę. Bo uwaga, gdy interpretujemy na przykład śmierć, to większość ludzi mówi o końcu. I czy koniec zawsze jest czymś negatywnym? Niekoniecznie, bo może to jest właśnie koniec jakichś zmagań, jakichś trudnych przejść. Koniec jakiegoś naprawdę ciężkiego procesu, domknięcie czegoś. Weźmy pod uwagę, że akurat taka interpretacja jest niezwykle pozytywna.
I interpretacja, uwaga, jednego aspektu dzisiaj może być w Twojej głowie taka, ale gdy będziesz mieć inny nastrój i podejdziesz do snu ponownie, to ten sam aspekt może być inny. Na przykład śniła mi się dawniej moja mama, tak powtarzalnie, i pamiętam, że interpretowałam ten sen jako bezwarunkowa miłość. To było jedyne określenie, jakie mi przychodziło do głowy, gdy śniła mi się moja mama. I mój umysł przykleił bezwarunkową miłość do jej twarzy. Ja, ze względu na to, że moja relacja z moją mamą była dosyć zawiła, to na jakimś etapie zaczęłam też ją wypierać. Wypierać moją mamę jako moją mamę. I to, no, nie jestem z tego dumna, ale to było podświadome. Ale te sny mi pokazywały, że bezwarunkowa miłość dla mnie zapisała się z obrazem mojej mamy. I ona w tych snach próbowała jakby do mnie mówić, a ja się jakby odsuwałam. I pamiętam, że próbowałam skakać do basenu, żeby nie słyszeć tego, co do mnie mówi. I pamiętam, że jak zinterpretowałam ten sen jako bezwarunkową miłość, to następnej nocy śniło mi się, że się przytulamy. I ja czułam się tak fajnie w tym okresie później. Później, gdy śniła mi się moja mama, to z kolei jej interpretacja, jej twarz skojarzyła mi się z kontrolą i z gniewem. I to jest bardzo ciekawe. W tym okresie mojego życia jej twarz symbolizowała dla mnie bezwarunkową miłość. Ten aspekt mnie, który był powiązany z bezwarunkową miłością. Miłością tak naprawdę mnie do mnie, bo pamiętajcie, sny to jesteśmy my sami. To jest projekcja tego, co my mamy w środku i jak te aspekty względem siebie się komunikują i co między nimi zachodzi. Więc to była moja bezwarunkowa miłość do mnie samej, którą przyjęłam. Innym jednak razem przechodziłam przez trudniejszy moment. Moja mama, gdy mi się śniła, kojarzyła mi się z czymś zupełnie innym już. Z kontrolą i z gniewem. I to były aspekty, które potrzebowałam zauważyć w sobie. Gdzie ja sama się kontrolowałam. Gdzie podejmowałam niesłuszne decyzje. Gdzie ja dobijałam do swoich wewnętrznych granic i byłam po prostu wkurwiona, że nie mogę tego przejść. Jak jej twarz, która kojarzyła mi się wcześniej z bezwarunkową miłością, zmieniła tę dynamikę w tym momencie, zapraszając mnie do rozwoju i do przejścia takiego etapu, który był dla mnie ultra niewygodny. Chciałabym, żeby tak to, co mówię i to, co przedstawiam, było dla Was o tyle wzbogacające i być może też dało Wam jakieś nowe wglądy w to, jaka jest poetyka Waszego wewnętrznego języka dla Was samych i czy go rozumiecie, czy go pojmujecie w pełni. Bo sny, one nie mają logiki, ale zaręczam, one mają swoją poetykę i one są zupełnie odrębną wycieczką po podświadomości. We wszelkich procesach związanych z pracą z podświadomością, to tak naprawdę te procesy są prowadzone, one są pod kontrolą, ale sny nie pytają o pozwolenie, one po prostu się dzieją, one pokazują, puf, tu jest Twoja prawda. Jeden z najczęstszych mitów, jaki spotykam, to jest taki, ja nie mam snów. Nieprawda, po prostu ich nie pamiętasz. Ale czasami już samo mówienie o tym, co teraz przedstawiam, sprawia, że osoby, którym przedstawiam ten rodzaj wiedzy, mówią: ej, ale dzisiaj akurat pamiętałam mój sen, albo pamiętałem. I rozbieramy te sny na czynniki pierwsze i się okazuje, wow, to jest niesamowite. I mam nadzieję, że to też Wam pomoże, że to wniesie coś pozytywnego do Waszych rozważań, autorefleksji. I dajcie znać, co Wy sami o tym myślicie. Może macie swoje przemyślenia. Jeżeli czujecie, że interpretacje snów są tym czymś, co są dla Was bardzo wzbogacające, to róbcie to dalej, róbcie tego więcej. A jeżeli czujecie, że w zasadzie, po co? To jest też Wasz wybór i to jest spoko. W każdym razie, ja życzę Wam, tak jak zawsze, mniamuśności, soczystości i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku.